Cześć, tu Mobi, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj kolejny top. Przyglądam się smartfonom, ale wyjątkowym. Są to byłe flagowce w cenie do 2000 zł. Zobaczymy, czy coś takiego da się kupić. Zobaczymy też, jakie mają wyniki pod względem wydajności, ile oferują pamięci RAM, ile oferują pamięci flash, jakie mają procesory, jakie mają baterie, jakie mają aparaty. I powiem Wam, że zaskoczyło mnie zarówno pierwsze, jak i ostatnie miejsce w tym zestawieniu, i chyba dla Was też będą to spore zaskoczenia. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z topami i innymi moimi filmami, to subujcie. Startujemy. Na piątym miejscu znajduje się Lenovo Moto X Force. 74,9 punktu rankingowego, AnTuTu 88 tysięcy, cena 1899 zł. Na iBudzie, każdy pewnie wie, co to jest za portal, była w ostatnim miesiącu za 1500 zł, bo więc naprawdę dobra cena jak za ten telefon. Jakby miała 1500, byłaby dużo wyższej w tym zestawieniu. Co prawda, wiadomo, nie jest to taki typowy flagowiec, natomiast wyposażono go we flagowy procesor Snapdragon 810, 8-rdzeniowy, zegar 2 GHz, GPU Adreno 430, 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci flash, ekran 5,4 cala AMOLED, gęstość 540 ppi, pokryty nietłukącą się powłoką, zresztą na tym filmie właśnie prezes Motorola spróbuje nas do tego przekonać. W sieci znajdziecie dużo reklamowych filmów właśnie tej Motorola, że można ją zrzucić z różnych wysokości, ekran zostaje nieuszkodzony. Ekran rozdzielczość 2560x1440 pikseli. Wielkość telefonu 149,8 mm na 78 i na 9,2 mm. Waga 169 gramów. Obudowa tył plastikowa, ramka metal aluminium, bateria 3760 mAh. Spełnia normę wytrzymałości na wodę i kurz IP52. Ma aparaty, oczywiście dwa. Przedni 5 megapikseli. Tylny 21 megapikseli o jasności 2.0 z możliwością nagrywania wideo 4K. Android w tej chwili 6, jednak w maju ma być aktualizacja do 7. Ode mnie bardzo dobrze wyceniony smartfon jak na Motorola, dlatego że cała seria Z ma kosmiczne ceny, które nie przystają do ich wydajności, a tutaj dostajemy naprawdę fajny produkt za dobrą cenę. Na czwartym miejscu uplasował się Huawei Honor 8, AnTuTu 91300 punktów, cena w granicach 1690 punktów, 87 punktów rankingowych. Smartfon został wyposażony w procesor Kirin 950, 8 rdzeni, częstotliwość 2,3 GHz, GPU Mali T880 MP4, czyli czterordzeniowe, czterojednostkowe, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci flash, ekran 5,2 cala, Full HD, gęstość 424 ppi. Przedni aparat 8 megapikseli, tylny aparat 12 megapikseli, jasność 2,2. Wielkość 145 mm na 71 mm na 7,45 mm, więc bardzo cienki. 153 gramy wagi, obudowa aluminiowa, bateria 3000 mAh, czytnik linii papilarnych i Android 7. Daje nam to bardzo solidny zestaw za w miarę rozsądną cenę, dlatego znalazł się on u mnie na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu, czyli pierwsze miejsce na podium, medal brązowy otrzymuje HTC One M9. 87,4 punkty rankingowe, AnTuTu 96 tysięcy punktów oraz cena w granicach 1500 zł. Wyposażono w procesor Snapdragon 810, czyli podobnie jak w Motorola X-Force. 8-rdzeniowy, 2 GHz częstotliwości, GPU Adreno 430, 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci flash, ekran 5 cala, osłonięty Corning Gorilla Glass 4. generacji, rozdzielczość Full HD, 441 ppi, czyli gęstość, aparat przedni 4 MP, aparat tylny 20 MP o jasności f2,2 z możliwością nagrywania filmów 4K.
Wymiary 144,6 mm na 69,7 mm i na 9,61 mm. Waga 157 g. Bateria 2840 mAh. Obsługująca funkcję Quick Charge. Smartfon spełnia funkcję IPX3, czyli odporny jest na zachlapania. Już w tej chwili jest na niego aktualizacja Androida do 7, obudowa aluminiowa. Można powiedzieć z jednej strony, że to typowy Chińczyk, jednak naprawdę, jeżeli chodzi o podzespoły, na cenę 1500 zł ma świetne. Niedługo pewnie go nie będzie w sprzedaży, więc jak komuś się podoba, to lepiej niech się śpieszy z zakupem. Drugie miejsce, Xiaomi Mi 5. Pewnie wielu z Was myślało, że ten właśnie smartfon będzie walczył o pierwsze miejsce z Samsungiem Galaxy S6. Jak już wiecie, Samsung Galaxy S6 wylądował na ostatniej pozycji w moim zestawieniu, za co wszystkich fanów Samsunga przepraszam. Niestety moje rankingi są syntetyczne, oparte na podzespołach i na wydajności oraz cenie i Samsung znalazł się tam, gdzie wypada jego miejsce. A teraz bierzemy się za Mi 5. Jeden z bardziej ulubionych flagowców w Polsce, na początku sprowadzony bezpośrednio z Chin, teraz już dostępny w normalnej oficjalnej dystrybucji. Jego cena to 1799 zł, 123 tysiące punktów Antutu, Snapdragon 820, czterordzeniowy, 1,8 GHz GPU Adreno 530, 3 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci flash, ekran 5,15 cala, Full HD, pokryty Corning Gorilla Glass 4 generacji 2,5D, gęstość 428 ppi, przedni aparat 4 megapiksele, tylny aparat 16 megapikseli, wyposażony w optyczną stabilizację obrazu, jasność f2.0 i możliwość nagrywania filmów w 4K. Wielkość smartfona to 144,5 mm na 69,2 na 7,25 mm, więc jest bardzo, bardzo cienki. Waga jedyne 129 g. USB typu C, 3000 mAh, bateria, funkcja Quick Charge, z tyłu szkło, co moim zdaniem jest minusem, czytnik linii papilarnych oraz Android 7. Cały ten zestaw powoduje, że naprawdę mamy do czynienia ze świetnym smartfonem, wartym swojej ceny i u mnie drugie miejsce. A teraz czas na zaskoczenie, przynajmniej dla mnie, LG G5. Ja wiem, że to jest nielubiany przez wielu telefon, chociaż nie przez swoich użytkowników, tylko przez ludzi, którzy nie mieli z nim zbyt dużo do czynienia. Jednak jest jakoś odsuwany na dalszy tor. A naprawdę jest bardzo fajnym smartfonem i przecież kto nie chce, to nie musi dokupować do tego modułów i nie bawić się w modułowy telefon, tylko korzystać z podstawowego smartfona. A ten jest bardzo dobry. LG G5, 130 tysięcy punktów Antutu, 1850 zł, 100,2 punkty rankingowe. Jest to pierwszy smartfon w moich zestawieniach, który przekroczył magiczną liczbę 100 punktów rankingowych. Wyposażono w Snapdragona 820, 4 rdzenie, 2,2 GHz, prędkość, GPU Adreno 530, 4 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci flash. Ekran 5,3 cala, rozdzielczość 2560x1440, 554 ppi. Przedni aparat 8 megapikseli, tylny aparat 16 megapikseli, super jasność f1.8. Do tego nagrywanie 4K oraz optyczna stabilizacja obrazu. Android 7. Wielkość 149,4 mm na 73,9 mm i na 7,3 mm grubości. Waga 159 g, aluminiowa obudowa, bateria 2800 mAh. I to jest moim zdaniem jedyna wada tego smartfona. Możliwe, że przez to, że przez te moduły oni musieli ograniczyć tą pojemność baterii. Żeby to było chociaż te 3500 mAh, telefon byłby kompletną dla mnie rewelacją. Mamy 2800 mAh, więc musimy się liczyć z tym, że trzeba będzie pilnować tej baterii i go częściej ładować. Dodatkowo mamy jeszcze czytnik linii papilarnych i Quick Charge 3.0.
I tak jak mówiłem na samym początku, ostatnie miejsce Samsung Galaxy S6, pierwsze miejsce LG G5. Naprawdę bardzo duże zaskoczenie, ale po przejrzeniu się tym wszystkim możliwościom tego smartfona oraz jego wydajności, podzespołą i cena, która spadła aż tak fajnie, no nie mogłem inaczej postąpić, jak uczciwie postawić go na pierwszym miejscu w moim rankingu. Więc jeżeli ktoś szuka flagowca, nie chce z tego roku, a może pozwolić sobie na wydatek 2000 zł około, to z zamkniętymi oczami może brać LG G5. Dzięki za uwagę. Jeżeli lubicie moje filmy, to oczywiście lajkujcie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami, to subujcie. I do usłyszenia. Ready to play. The LG G5 with modular design. The first phone built for fun.